Dzień 4 czerwca ma w historii współczesnej Polski dwa znaczenia. Pierwsze nawiązuje do roku 1989, w którym odbyły się tak zwane częściowo wolne wybory. System komunistyczny był już w rozsypce, więc jego prominentni działacze szukali sposobu, aby zabezpieczyć swoje interesy w nowej rzeczywistości. W trakcie spotkania Okrągłego Stołu ustalono, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zachowa 65% miejsc w przyszłym Sejmie. Walka więc toczyła się o pozostałe 35% sejmowych mandatów. W tej mniejszości mieli być przedstawiciele środowisk opozycyjnych oraz działacze bezpartyjni. W praktyce oznaczało to, że wśród tych 35% mandatów mogły się znaleźć osoby współpracujące z komunistami, będące oficjalnie bezpartyjnymi. Taką osobą był na przykład Jerzy Urban. Ówczesna opozycja walczyła o 161 miejsc w Sejmie i o Senat, który miał być obsadzony w wyniku całkowicie wolnych wyborów. Nowy Sejm miał też wybrać prezydenta. Umowa między PZPR a NSZZ Solidarność z 5 kwietnia 1989 roku przewidywała, że kontraktowe wybory odbędą się 4 czerwca. Komuniści liczyli na to, że krótki czas do wyborów uniemożliwi obozowi solidarnościowemu dobre do nich przygotowanie. Jednak założenie to okazało się nietrafione. W całym kraju powstawały lokalne komitety obywatelskie Solidarności, które drukowały plakaty z kandydatami opozycji na posłów i senatorów. Komitety obywatelskie organizowały spotkania wyborcze w udostępnianych przez księży salkach. Strona opozycyjna korzystała też z prawa emisji audycji wyborczych w radiu i telewizji. Wznowiono wydawanie tygodnika Solidarność, a 8 maja 1989 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej, dziennika strony solidarnościowej. Kierownikiem Gazety Wyborczej został Adam Michnik. To wydawałoby się dużo, jak na ówczesne czasy. Dla mnie ten 89 to jest przełomowa data. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to największe dokonanie polskie w XX wieku. To znaczy, Polacy sami, przez nikogo nie przymuszani, potrafili siąść do stołu i się dogadać i otworzyć drogę do pokojowej transformacji. A po drugie, Polacy sami potrafili dokonać tej zmiany w sposób aksamitny. To znaczy otworzyć drzwi dla wszystkich, którzy chcieli budować nową Polskę. W związku z przestępców oczywiście, złodziei, czyli dowody materialne i tak dalej. Więc w tym sensie ja uważam, że to data to święto narodowe jest. Ale oczywiście jak to w Polsce jest, my czcimy tylko klęski. Wybory 4 czerwca okazały się zwycięskie dla opozycji, która zdobyła 160 na 161 możliwych miejsc w sejmowych ławach i 92 na 100 mandatów w Senacie. Na liście krajowej, na której znajdowali się tylko przedstawiciele strony sprawującej władzę, wyborcy skreślali wszystkich. Efektem tego było to, że w Sejmie nie byłoby miejsca dla takich nazwisk jak Czesław Kiszczak czy Mieczysław Rakowski. Taki stan rzeczy zaskoczył liderów partii rządzącej, ale także strony przeciwnej. Opozycja obawiała się możliwej interwencji siłowej. Komuniści realnie sprawowali władzę i mieli do dyspozycji siłowe resorty, w których 6 czerwca ogłoszono stan podwyższonej gotowości. Chodziło o to, żeby zbudować jakiś model kooperacji, no bo oni ciągle mieli większość w Sejmie. No. I to nie było łatwe, no. Ale muszę powiedzieć, że tutaj znowu wielka zasługa była Mazowieckiego, bo on doskonale to rozumiał, że tutaj ten taki gwałtowny, radykalny antykomunizm z licznymi wrzaskami, przecież może źle skończyć. Jeszcze jedno. Polska była pierwsza. Myśmy mieli poczucie wszyscy, że chodzimy po kruchym lodzie. To się może zawalić w każdej chwili. I jak mi mówił wtedy już nieżyjący Stanisław Ciosek, który był we władzach partyjnych, powiedział: Adam, tutaj wystarczyły dwie bomby w dwóch komisariatach. I cały okrągły stół by wyleciał w powietrze. I wyborów albo by nie było, albo były zawieszone. Stan wojenny, stan wyjątkowy, nie wiadomo co, być to by się potoczyło nie wiadomo jak. No.
W wyniku tej niepewnej sytuacji działacze Solidarności zgodzili się na to, aby kandydaci komunistów z Krajowej Listy mogli wziąć udział w drugiej turze. Pierwotnie ordynacja nie przewidywała możliwości ponownego startu w drugiej turze wyborów kandydatów władzy z Listy Krajowej, którzy nie uzyskali wymaganej liczby głosów w pierwszej turze. Rada Państwa wydała 12 czerwca 1989 roku dekret zmieniający ordynację wyborczą. Nowa ordynacja zakładała przekazanie 33 mandatów z listy krajowej do okręgów i obsadzenie ich w drugiej turze wyborów, przeprowadzonych 18 czerwca. Frekwencja wynosiła tylko 25%, a do Sejmu weszło 294 przedstawicieli władzy. To był moment, w którym doprowadzono do pewnego układu między częścią ludzi z opozycji, którzy się porozumieli z komunistami, a istotą tego układu nie były żadne wolne wybory, bo nie było żadnych wolnych wyborów. To był po prostu układ, który dawał im 1/3, no mniej więcej 166, chyba 161 głosów, gwarantował im 161 głosów, a 2/3 gwarantował komunistom, ale pod jednym warunkiem, mianowicie, że także ci opozycjoniści zagłosują na to, żeby pan Jaruzelski był prezydentem Rzeczpospolitej. Czyli krótko mówiąc, chodziło o gwarancję, że dawny aparat komunistyczny w nowej strukturze będzie rządził, będzie decydował i że ten zbrodniarz, jakim był Jaruzelski, będzie prezydentem Rzeczpospolitej. To jest układ okrągłego stołu, to jest układ 4 czerwca 1989 roku. A jeżeli patrzeć, jeżeli widzieć zalety demokratyczno-niepodległościowe w 4 czerwca 1992 roku, to ja się tutaj zgadzam rzeczywiście, dlatego bo rząd Jana Olszewskiego wreszcie przeprowadził lustrację, wreszcie pokazał, jak bardzo układ postkomunistyczny jest jakby związany z dawnym aparatem i z agenturą rosyjską. Więc z tego punktu widzenia było to bardzo ważne wydarzenie. Wprawdzie komuniści później obalili rząd Olszewskiego, ale tak naprawdę zainicjowany został proces dekomunizacyjny, zainicjowany został proces lustracyjny. Każda następna formacja wiedziała, że obywatele polscy żądają lustracji i ostatecznie ustawa lustracyjna weszła w życie. Premier Olszewski podejmował działania mające na celu rozliczenie systemu komunistycznego. Powszechna lustracja miała odsunąć od sceny politycznej ludzi powiązanych z PRL. Olszewski postulował zacieśnienie kontaktów z Unią Europejską i wyznaczył strategiczny cel wejścia Polski do NATO. Po upadku rządu Jana Olszewskiego lustracja ruszyła dopiero w formie ustawy z 1997 roku. Polska stała się więc jednym z ostatnich krajów byłego bloku wschodniego, który przyjął procedury lustracyjne. To zdecydowanie pomogło umocnić wpływy polityczno-gospodarcze ludziom powiązanym z komunistyczną przeszłością.